Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Znowu się z wami witam z łazienki. Mamy dzisiaj niedzielę i stwierdziłam, że muszę się zmobilizować i wrócić do vlogowania, bo ostatnio coś mi nie idzie, ale powiem wam szczerze, że mam jakiś taki okres, słabszy okres mam i stwierdziłam, że nic na siłę. Ja już wam też mówiłam jakiś czas temu, że nauczyłam się odpuszczać nawet takie bardzo ultra, bardzo ważne dla mnie rzeczy. I jest mi z tym chyba dobrze, trochę mi głupio, że mówię wam, że jest mi z tym dobrze, że nie było tak dawno filmu. Nie, z tym nie jest mi dobrze. Jest mi z tym dobrze, że nauczyłam się właśnie odpuszczać, zadbać o siebie, zaopiekować się trochę sobą, bo mam wrażenie, że jakiś czas temu wam też mówiłam o tym, że miałam jakieś takie gorsze dni, gorszy czas, tak naprawdę bardzo stresujący i dużo rzeczy przeżywałam. I mam właśnie wrażenie, że moja psychika już dawno stanęła na nogi, natomiast mam wrażenie, że teraz gdzieś to wszystko odbija się na moim ciele i czuję po prostu takie notoryczne zmęczenie, znużenie, nie mam ochoty rozmawiać, mówić, wiecie, w pracy to wiadomo jest jakaś taka adrenalina tego dnia codziennego, coś się dzieje, więc jakoś to idzie i potem myślę sobie w pracy, ile rzeczy zrobię, jak wrócę do domu, po czym wracam do domu i mam po prostu taki stan, jakby mi ktoś wyłączył wtyczkę, bo wyciągnął baterię i nie wiem, może ta pogoda, non stop zwalam to na pogodę, ale nie wiem, powiem wam, że zaczęłam się też suplementować i czuję się trochę lepiej, ale jakoś taka jestem rozjechana. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale myślę, że większość z was mnie rozumie, bo nawet jak rozmawiam ze znajomym, to też każdy ma, że po prostu ostatnio jest taki jakiś senny czas, że też na nic nie mają siły, ochoty nawet na jakieś takie towarzyskie spotkania, ale też nie ukrywam, że ten czas wykorzystam bardzo mocno na nadrobienie takiego czasu rodzinnego i na nadrobienie czasu takiego właśnie mocno prywatnego bez was, no i też trochę towarzyskiego z takimi naprawdę najbliższymi osobami, więc tym bardziej jest mi dobrze, że trochę odpuściłam YouTube na ostatni czas, ale to też był czas dobrze wykorzystany dla siebie, dla swojej psychiki. Ale dobra, słuchajcie, no witam się z wami znowu z łazienki, ale jakoś tak chyba najlepiej mi się rozpoczyna daily vloga. Umyłam właśnie włosy, nałożyłam sobie odżywkę, nałożyłam sobie czepek, zawinęłam wszystko właśnie w taki turban, żeby tam było ciepło, żeby się działy same dobre rzeczy, bo też ostatnio myłam włosy tylko z samego rana, więc ta odżywka na dosłownie chwilę, a jednak jak odżywka pobędzie trochę dłużej na włosach, w takim cieple, na spokojnie, to te włosy całkiem inaczej wyglądają. I w ogóle jakiś czas temu, tak przypadkowo na spacerze spotkaliśmy znajomych i koleżanka właśnie mi pisała później, że mam przepiękne włosy i tego mi trzeba było, aż jej napisałam, że tego trzeba mi było, bo normalnie miałam ostatnio taki klimat, że ścinam te włosy, że jakoś nie idzie mi to zapuszczanie, że te włosy nie wyglądają dobrze, a właśnie napisała mi, że przepiękne włosy, lśniące, absolutnie nic nie ścina i że wyglądam super i jakoś tak od razu lepiej mi się zrobiło i powiem wam, że czasem jest potrzebny taki komplement szczery, prosto z serca od koleżanki, od po prostu innej kobiety, bo czasem chyba komplementowanie przez naszych mężczyzn trochę się zaciera. Już jakby nie czujemy tego aż tak, jak skomplementuje nas ktoś obcy, a tym bardziej druga kobieta. Więc no, więc stwierdziłam, że jak wysuszę włosy i ogarnę się dzisiaj, to zrobię wam taki mały update tego, jak wygląda aktualnie moja pielęgnacja włosów, ponieważ jest bardzo fajna, bardzo prosta i tania. Wbrew pozorom, to jak wam też nieraz mówiłam, jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, cery, też wydawało mi się, że jak wydam więcej pieniędzy, to wtedy będzie lepszy efekt. I tak samo myślałam, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, a nic bardziej mylnego. Tylko trzeba wiedzieć, czego potrzebują nasze włosy, jakich produktów i w jaki sposób je używać. I wtedy wszystko działa. Ale ostatnio wam pokazywałam też, że kupiłam sobie te kremy z Cadel, chyba tak, pisałyście mi w komentarzach, jak czytać tą nazwę, chyba Cadeli, chyba z naciskiem na to lilię, jakoś tak. Powiem wam, że jestem zachwycona tymi kremami na ten pierwszy tydzień użytkowania, ale nie wiem, czy to będzie widać tutaj, troszeczkę mnie ostatnio wysypało w okolicach brody, nie wiem, co się dzieje, moja skóra naprawdę ostatnio mocno strajkuje, ale widzę, że po tym pierwszym tygodniu użytkowania tych kremów trochę załagodziłam taki stan, że non-stop powstawały jakieś nowe wypryski i wygląda to dużo lepiej. W ogóle zobaczcie, ostatnio jak nagrywam chyba, co ja ostatnio nagrywałam? Vloga?
Nie wiem, już powiem Wam szczerze mówiąc, co ostatnio nagrywam, ale wtedy miałam świeżo zrobione brwi i rzęsy. Brwi się fajnie trzymają, a rzęsy, zobaczcie, wyglądają jak po 4 tygodniach, a mają dopiero 2. Idę dopiero za tydzień na rzęsy, mają chyba jakąś fazę wzrostu i tyle rzęs, ile mi powypadało ostatnio, to jakaś masakra. Ale przynajmniej następnym razem, jak minie ta faza wzrostu, czyli faza wypadania, to będzie to lepiej wyglądać. Więc teraz właśnie używam cały czas tych kremów z Kadeli. I ten mini produkt, czyli Mario Badescu, to jest spray tonik do ciała z olesem i z herbatą i z różą. I pamiętacie, kiedyś bardzo dużo używałam produktów z różą, które bardzo fajnie służyły mojej cerze i też widzę ewidentnie, że produkt z różą, czyli ten tonik, też fajnie działa, więc wracam do takiej różanej pielęgnacji, chociażby w formie toniku. Mam w ogóle strasznie, strasznie suchą skórę. Tak się trzymam w pracy, piję codziennie co najmniej 2 litry wody w pracy, potem w domu jeszcze z 2-3 szklanki, więc tej wody naprawdę dużo piję, a mam ostatnio taką suchą skórę i czuję się w ogóle taka jakaś wysuszona od środka. Dobra, jeszcze tak na szybko, ten krem na noc ma bardzo fajną konsystencję, jest taki gęsty, zobaczcie, ma trochę taką formułę takiego bardzo gęstego pudyniu, trochę masełka, ale w ogóle nie zatyka porów i super się sprawdza. Natomiast ten krem na dzień ma już taką konsystencję, no taką delikatniejszą. Jest bardzo taki przyjemny, leciutki, bardzo fajnie się wchłania. No i ta buzia jest też taka, mam wrażenie, uspokojona. Dobrze nawilżona, napięta, bardzo ładnie też wygląda makijaż na tym kremie. Nic się nie waży, nic się nie ciastkuje, podkład ładnie się trzyma, ale może też to, że ostatnio, tak Wam mówiłam, staram się wrócić do tych regularnych peelingów i ta skóra też jest taka oczyszczona, napięta. Wróciłam do peelingu kawitacyjnego, chyba jednak najlepiej mi się sprawdza, najlepiej też walczy z moimi przebarwieniami. No i jak jest taka wypielęgnowana skóra, to podkład też ładnie się trzyma, cała po prostu, cały makijaż wygląda ekstra. Dobra, idę suszyć włosy i zaraz do Was wracam z moją włosową pielęgnacją. Okej, przyniosłam tutaj wszystkie swoje produkty do włosów. W sumie nie jest tego dużo, jak pamiętam czasy, gdzie kupowałam naprawdę dużo produktów, próbowałam jakkolwiek ratować wtedy jeszcze moje blond włosy, jak pamiętacie, potem zdecydowałam się obciąć je na boba, żeby na spokojnie znowu zapuszczać. Natomiast mam taki problem, że włosy z przodu tutaj mi się kruszą. One są do tyku ok, nie mam porozwajanych końcówek. Natomiast ja bardzo często noszę rozpuszczone włosy, no i zakładam włosy za ucho i często je tutaj poprawiam, więc one się po prostu kruszą. I zawsze miałam taki chyba mentalny problem, że te włosy nie są takie idealnie proste i takie, wiecie, zdrowe, no tak jak widzimy gdzieś tam na Pinterestie. I to chyba był największy mój problem, jeżeli chodzi o taką akceptację moich włosów, jakimi są, żeby właśnie je zapuszczać, a nie wiecznie obcinać i obcinać, więc tym razem zdecydowałam się zapuszczać. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, miałam moment takiego kryzysu, to Wam też mówiłam nawet we vlogu, ale dzięki mojej koleżance, dziękuję Ci bardzo, stwierdziłam, że chyba jednak faktycznie nie doceniam moich włosów i że wyglądają naprawdę dobrze. Zresztą Wy też niejednokrotnie w komentarzach pisałyście mi, że włosy wyglądają zdrowo, włosy wyglądają przepięknie i że zawsze wyglądają jakbym dopiero wyszła od fryzjera, więc może coś w tym jest. Więc może zacznijmy od szamponów, czyli czym myję włosy. Bardzo długo używałam tego szamponu z Bibio. Jest super, jest bardzo fajny, jest to szampon, dzięki któremu nie trzeba nakładać odżywki. Natomiast te włosy zrobiły się w pewnym czasie takie za bardzo obciążone, takie obklejone i nie tylko kwestia tych, wiecie, włosów na końcach. Tu cały czas wszystko było ok, tu mam też takie, wiecie, suche włosy. Natomiast od nasady miałam wrażenie, że włosy są takie oklapnięte, nie są odbite od nasady, nie jestem w stanie domyć tych włosów, więc na dłuższą metę ten szampon nie sprawdzał mi się w takim codziennym myciu jako jeden i jedyny szampon. Wracam do niego średnio raz w tygodniu, wtedy jest idealnie, znowu mam taki efekt wow. Natomiast, i to jest szampon z Rossmana i on kosztuje jakoś 20 parę złotych, często jest też w promocji chyba za 19, więc niecałe 3 dyszki za szampon Bibio. I to jest szampon włosy suche, Super Hydration. No,
No są różne. Są różne do różnych rodzajów włosów. Ja akurat, wiadomo, włosy suche. No i teraz tak. To są moi ostatnio absolutni ulubieńcy. Jest to Isana. Są to szampony, które kosztują w cenie regularnej niecałe 7 zł. Ostatnio nawet były na promocji, chyba kosztowały 3,90 albo 4,90, więc cena praktycznie jak za darmo, a efekt na włosach po prostu wow. Na co dzień właśnie myję na przemian, albo tym różowym, albo tym zielonym. I teraz tak, ten zielony kupiłam właściwie tylko po to, żeby porządnie oczyścić włosy po myciu tym szamponem z BBO, właśnie żeby nie były takie obklejone, żeby je doczyścić. To jest szampon do włosów Herbal, rumianek i szałwia, nie zawiera silikonów, do włosów normalnych i szybko przetłuszczających się. Ja w sumie mam trochę dziwne włosy. Od nasady faktycznie dosyć szybko mi się przetłuszczają i praktycznie co dwa, maksymalnie co trzy dni, jeżeli noszę spięte włosy, muszę je umyć, natomiast włosy tutaj są wiecznie suche. Po prostu tutaj jest dramat. Bałam się tego, że właśnie taki szampon do włosów normalnych i do włosów przetłuszczających spowoduje, że od nasady te włosy będą ok, a tu będą jakieś spuszone, wiecie, takie suche, nie do ułożenia, że trzeba będzie kilogram odżywki nałożyć. No też tani szampon znowu w mojej mentalności gdzieś tam za tani. Natomiast słuchajcie, nic bardziej mylnego. To jest super szampon. Włosy są super, są śliskie, błyszczące, sypkie. No dzisiaj właśnie myłam tym szamponem włosy i jest po prostu rewelacyjny. Drugi to jest szampon Silky Shine. Magnolia i Lotos, nie zawiera silikonów, do włosów suchych i pozbawionych blasku. I mimo tego, że ten szampon jest do włosów suchych, mam wrażenie, że jeszcze bardziej doczyszcza włos. Mam nawet taki moment podczas mycia włosów, kiedy właśnie tym szamponem myję, że podczas spłukiwania, ja mam też bardzo gęste włosy, są tak tępe te włosy, że nie jestem w stanie gdzieś tam porządnie wodą, wiecie, domyć każdego kawałka głowy, każdego kawałka włosów i te włosy są dla mnie troszeczkę aż za tępe, natomiast po umyciu, nałożeniu odżywki, tutaj już nie ma mowy o tym, żebym włosy pozostawiła solo, tylko po myciu i nie nałożyła odżywki, natomiast efekt jest praktycznie taki sam, włosy są błyszczące, lśniące, sypkie, fajnie doczyszczone, mam też aż takie wrażenie, że ta skóra głowy jest taka czysta, że macie taki przewiew w ogóle na tej skórze głowy, naprawdę totalna rewelacja, szampony za no bezcen, naprawdę, to jest też trochę tak, że ja bardzo lubię Isanę i bardzo często Wam pokazywałam, że na przykład żele pod prysznic kupuję z Isany, bardzo je lubię, uważam, że cena jest rewelacyjna w stosunku do jakości, no ale wiadomo, że są droższe i są lepsze żele pod prysznic, lepiej nawilżające, jakoś tak bardziej wygładzające skórę i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te szampony, a jak wiecie, moje przygody z różnymi szamponami, testowaniami różnych rzeczy do włosów są od zawsze, więc to jest naprawdę luks. Kolejną taką bardzo ważną rzeczą i bardzo ważnym elementem mycia włosów jest odżywka. Mam jedną i jedyną odżywkę. To jest moje, słuchajcie, nie wiem, które, piąte, szóste opakowanie. Jak mi się kończy, albo na przykład widzę w Rossmanie, że jest na promocji, dlatego że ona kosztuje chyba niecałe 30 zł. Coś takiego, a często jest na promocji za 14,90, to wtedy kupuję od razu zapasowe opakowanie. Nie ma lepszej odżywki dla moich włosów. Jest to odżywka, która zarówno fajnie się sprawdza podczas takiego bardzo szybkiego mycia włosów rano, totalnie ekspresowego mycia. Jak wiecie, ja pracuję teraz od 7 rano, więc ja myję włosy 5:30 i nie mam na to czasu, żeby, wiecie, bawić się w jakieś szczepki, zawijania tych włosów i odczekania 20 minut, aż ta odżywka się porządnie wchłonie w włos. To jest często tak, że umyję włosy, nałożę odżywkę, odczekam minutkę i zaraz spłukuję, a mimo wszystko i tak włosy są takie właśnie wygładzone, czuć, że no, była zastosowana odżywka i też super się sprawdza. To jest odżywka z By Only Bio, odżywka emolientowa. Ja długo nie mogłam też dobrać odżywki do swoich włosów, natomiast przy ostatniej, dosyć odległej wizyty u fryzjera, właśnie moja fryzjerka powiedziała, że moje włosy ewidentnie lubią się z emolientami, z silikonami, coś, co ten włos dociąży, nawilży, pokryje właśnie jakimś takim wygładzającym, no wiecie, takim po prostu filmem, tak, może tak bym to nazwała, i to jest totalna rewelacja, też totalnie Wam polecam. Odkryłam też olejowanie włosów na mokro, czyli podczas mycia włosów, mamy mycie włosów, mamy nałożoną odżywkę, spłukuję oczywiście tą odżywkę, przed suszeniem włosów zawsze obowiązkowo i bez tego już nie wyobrażam sobie modelowania i pielęgnacji swoich włosów, to jest olejek zabezpieczający końcówki.
też Buy Only Bio. Ja ogólnie bardzo lubię tą markę, super mi się sprawdza, jeżeli chodzi o produkty do włosów. Szampon też miałam właśnie z Buy Only Bio, też był fajny, ale też po pewnym czasie miałam wrażenie, że te włosy są takie za bardzo obklejone, za bardzo obciążone. No i te z Isony właśnie dużo lepiej mi się sprawdzają. Ten olejek, słuchajcie, nakładam na mokre włosy, mniej więcej tak od tej długości za ucho, na całe końce, na całej głowie. Także przody przede wszystkim, przody nawet tak wyżej, właśnie z tego względu, że są takie kruszące się i suche, ale całe włosy są pokryte olejkiem. I to super mi się sprawdziło. Sprawdziło się również mojej przyjaciółce, która nie ma aż tak suchych włosów, która ma właśnie nie takie piękne, naturalne swoje włosy, ale też lubiące się puszyć. I w tym momencie nakładając ten olejek na końce włosów, no te włosy wyglądają, słuchajcie, jakbyście dopiero wyszły od fryzjera. Przepraszam Was, ale męczy mnie ostatnio jakaś chrypka. Kolejnym moim odkryciem, ostatnim właściwie moim odkryciem, i nie wiem czemu je wcześniej nigdy nie używałam, żadnego produktu, który zabezpiecza włosy przed gorącą temperaturą. Zawsze suszę włosy suszarką. Prostownica jest naprawdę tylko od święta. Staram się nie używać, bo moje włosy w ogóle absolutnie nie lubią się z prostownicą, więc kupiłam termoochronę w mgiełce. Sztos, w ogóle jak czasem zapomnę użyć olejku, bo jakoś tak szybko i po prostu popsikam już właśnie tym sprayem, tą mgiełką, nie nałożę olejku, to też mam wrażenie, że w dotyku te włosy są czymś takim pokryte, są lśniące, są sypkie, są wygładzone i mam wrażenie nawet, że są takie bardziej wyprostowane niż przed użyciem tego produktu. Tak słuchajcie, patrzę, bo myślałam, że mi się karta skończyła. No i na szybko jeszcze też dwa takie dosyć bardzo ulubione przeze mnie produkty. To jest totalny sztos, to już Wam milion razy polecałam. To jest ziołowa wcierka rozgrzewająca z Anwen. To jest moje chyba trzecie albo czwarte, chyba trzecie opakowanie. To właśnie nówka sztuka, dopiero co kupiona. Nakładam raz w tygodniu, bo zapach jest okrutny. Natomiast to, jak pięknie odrosły mi włosy tutaj. Ja zawsze miałam taki problem, to takie genetyczne. Moja mama ma dokładnie ten sam problem, że mamy tak zwane zakola i to zawsze miałam, nawet jak byłam dzieckiem. A w jakiś magiczny sposób ta wcierka spowodowała, zobaczcie, że mam tutaj mnóstwo takich małych, nie wiem czy to będzie widać tutaj, małych włosków i moja mama ma dokładnie ten sam efekt. Już nie tylko to, że włosy wypadają mi dużo mniej, to jest w ogóle mega widoczny efekt, że tych włosów po suszeniu, wiecie, nie mam tak, że czasem byłam aż przerażona, ile włosów wypada mi podczas suszenia. To, że właśnie te takie neuralgiczne miejsca, z którymi zawsze miałam problem i jakiś też, szczerze Wam powiem, kompleks, wspinając włosy w kucyka do góry, no tutaj wszystko fajnie odrosło i mi, i mojej mamie, i kumpela, która też stosuje tą wcierkę, mówi, że ma teraz lwią po prostu grzywę, multum takich odrastających włosków. Włosy przestały wypadać, wystarczy raz w tygodniu tego użyć. Ja to używam na noc, spryskuję, wiecie, całą głowę, wmasowuję, splątuję włosy, idę spać i męczę Michała okropnym zapachem tej czarnej rzepy. Śmierdzi to okrutnie, naprawdę, ale warto. I ostatni produkt to jest odżywka bez spłukiwania. Ona w ogóle mi się nie sprawdziła, jeżeli chodzi o odżywkę właśnie taką po myciu, nałożenie, wysuszenie. Nie, to się w ogóle nie sprawdziło i odkryłam jej super przeznaczenie, czyli właściwie też raz w tygodniu, kiedy robię sobie tą wcierkę, nakładam tą odżywkę na długości, też tak od zaucha tutaj do samego końca, że tak powiem, splątuję te włosy, idę spać i nawet jak rano umyję włosy, spłuczę tą odżywkę, to ewidentnie ta odżywka bardzo fajnie działa na moje włosy. Powiem Wam, że takie odżywki bez spłukiwania, jakieś takie różne spraye nigdy mi się na moich włosach nie sprawdzały, ale właśnie na noc super. Także zobaczcie, mam przepiękne włosy. Cieszę się, że mój genialny pomysł na obcięcie tych włosów na boba legł w gruzach. Zapuszczam dalej. Nawet miałam taki pomysł, żeby podejść do fryzjera, podciąć końcówki, żeby coś pokombinować jeszcze przed wakacjami. W czerwcu mamy oczywiście wakacje jak co roku, ale stwierdziłam, nie, wrócę z urlopu, włosy i tak będą się nadawały do jakiegoś takiego porządnego spa u fryzjera, wtedy sobie też podetnę końce. Poza tym, wiecie, jakbym wpadła jeszcze na jakiś genialny pomysł podcięcia tych włosów, lepiej, żebym do fryzjera się nie wybierała. Dobra, kochani, pogoda nie zachęca, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy zalegać w domu, więc idę się ogarnąć i trzeba się ruszyć. Okej, jeszcze dzisiejszy outfit. Dawno nie było vlogów, dawno nie było outfitów. Jakiś czas temu
w sumie dawno temu obiecałam Wam, bo taka jest prawda, że obiecałam, że będę nagrywać filmy na zasadzie 5 dni, 5 stylizacji, czyli że codziennie rano nagram Wam mój outfit na przykład do pracy, czy może jakiś weekendowy outfit. Z tego będę sklejać jeden film, żeby zrobić taki przegląd outfitów, przegląd stylizacji. Ale jak Wam o tym mówiłam, to jeszcze był taki zimowy czas i wstając, wiecie, o 5:30 do pracy było tak ciemno, że jakbym miała tutaj, wiecie, rozstawiać lampę i wszystko, to na pewno bym się spóźniła co najmniej godzinę do pracy. Natomiast wiecie, mamy bardzo małe mieszkanie, pieski zostają same w domu, nie byłoby to bezpieczne, żeby im tutaj zostawić porozkładany właśnie cały sprzęt, aparat, statyw, lampę i tak dalej. Ale bardzo, bardzo chcę do tego wrócić, teraz na szczęście aura poranna już jest dość jasna i myślę, że już teraz takie filmy będą, ale póki co we vlogach też stylówki będą. W ogóle zrobiłam sobie wczoraj paznokcie. Długo zastanawiałam się, jaki kolor zrobić, tak wiecie, piłowałam te paznokcie, nakładałam bazę, wszystko i cały czas patrzyłam na te wszystkie moje kolory, które mam i zastanawiałam się, co by tu zrobić, czy coś kolorowego, coś pastelowego, może coś ciemnego, jakieś bordo, bo w sumie aura za oknem, słuchajcie, dzisiaj u nas poruszył śnieg, także no totalnie zimowo się zrobiło, ale jak to kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata i no tak już jest, taka pora roku, taki miesiąc. Ale stwierdziłam, że tej szarości jeszcze nie miałam ani razu na paznokciach. Swoją drogą ten kolor jest teraz na wyprzedaży chyba za 19 czy tam za 20 zł na stronie Semilaka. Polecam, bardzo fajnie się go nakłada, bardzo ładnie wygląda. Jest to taki, wiecie, szary kolor, ale dosyć ciepły szary, więc nie robi takich trupich dłoni. No wychodzi mi to też coraz lepiej, jestem taka dumna z siebie, coraz fajniej je też udaje mi się, wiecie, tym kolorem podjechać pod skórki, bo na początku jak zaczęłam robić, to nakładałam tak bardzo bezpiecznie i te paznokcie wyglądały właściwie jak już po kilku dniach z jakimś delikatnym odrostem, a wygląda to teraz coraz lepiej. Więc jaka pogoda za oknem, taki kolor na paznokciach, ale wydaje mi się, że wygląda całkiem spoko i do takich słonecznych dni, w ogóle do opalonych dłoni taki szary też będzie ładnie wyglądał. To jest kolor 105, Stylish Grey, coś takiego, ale 105, więc jak będziecie patrzeć na stronie Semilaka, to 105. I podlinkuję Wam też pod filmem, oczywiście podlinkuję Wam te wszystkie kosmetyki do włosów, które Wam przed chwilą pokazywałam. Podlinkuję Wam też kolor, bo często jak no vloguję, widzicie jakiś kolor na moich paznokciach, to potem w komentarzach pytacie, co to za kolor i tak będziecie mieć, wiecie, w opisie pod filmem. Wszystko na gotowo. Dobra, więc ja mam dzisiaj trochę koloru. W ten szaro-bury dzień stwierdziłabym, że trochę koloru jednak musi być, żeby nie było aż całkiem tak przygnębiająco. Więc mam na sobie dzisiaj bluzę z Vasali. Jest to kolor cytrynowy, limonkowy, no taki właśnie żółty, z takim odcieniem limonki, złamany trochę takim limonkowym odcieniem, nie jest to taka czysta, soczysta, słoneczna żółć. Jest to bluza Gaia, tak się nazywa na stronie, jak Wam się spodoba, chciałybyście sobie coś podobnego kupić. Gaia jest w różnych kolorach i stonowanych i za każdym razem, kiedy wpada nowy drop, praktycznie pojawia się również z jakimś limitowanym kolorem. To jest właśnie limitowany kolor. Bardzo fajna, z takim meszkiem, więc przyjemna, mięciutka i też fajnie wygląda do różnych stylizacji. No i mam spodnie, te bojówki, takie khaki, które kiedyś Wam pokazywałam w Mierzymy z H&M-u, zostawiłam je. Bardzo się cieszę, bardzo je lubię, bardzo fajnie wyglądają. Są dosyć cienkie, więc nie są już takimi, wiecie, grubymi, sztywnymi spodniami. Fajnie się układają, ale nawet na chłodniejsze dni, dzisiaj mamy, słuchajcie, 6 stopni za oknem, też się fajnie sprawdzą. No i na dole tutaj mają takie sznureczki. Możecie sobie ściągnąć tak jak ja mam dzisiaj, albo puścić luźno, wtedy będą takie bardziej proste. Jak wiecie, ja mam zawsze problem z długością spodni, więc takie na prosto u mnie nie do końca dobrze wyglądają, a takie ściągnięte mogą być delikatnie krótsze. No i oczywiście konwersy czarne, skórzane, wysokie. Ja już pochowałam, słuchajcie, zimowe buty, głęboko w kartonie wyniosłam i nie chciałoby mi się nawet teraz, wiecie, iść i szukać butów. Poza tym myślę, że zaraz będzie ładna pogoda, więc za zimowe buty już podziękujemy, ale w związku z tym, że właśnie jest 6 stopni, no to kurtka na dzisiaj, zimowa kurtka, słuchajcie, z kapturem, bo tak jak mówię, pada deszcz, pada śnieg, widziałam też na Insta dzisiaj od samego rana, że kilka dziewczyn rzucała totalnie zimową, białą aurę, można jechać, słuchajcie, na narty.
No i do tego nerka z Michaela Korsa, telefon i słuchajcie, lecimy. Ja tak dzisiaj wyglądam. Trochę koloru, trochę szarości. Dzisiaj piękne włosy, good day hair. Czego chcieć więcej? No i zobaczcie, taką mamy dzisiaj pogodę. Teraz kropi deszcz, przed chwilą padał śnieg. Barowo. Barowo, tak, więc tak jak wam mówiłam, ruszyliśmy dupki i jedziemy na coś dobrego. Na co jedziemy dobrego? Na coś słodkiego. Słuchajcie, koleżanka z pracy poleciła mi super miejsce w Katowicach. Kawiarnia bez cukru. Wszystkie słodkości, wszystkie pyszności są bez cukru, bez glutenu, więc też fajne miejsce dla osób, które są na diecie, tak my. Permanentnie na diecie. No, ale stwierdziliśmy, że sobie trzeba trochę osłodzić ten dzisiejszy dzień, bo no, jest masakra. Jest ile? 5 stopni? 4 stopnie, więc amazing. No, niestety. No i słuchajcie, też słyszałam, że jest tam kawka z masłem orzechowym, czy czymś takim. Jest w ogóle, jak mówię o tym, to aż mi ślinka cieknie już na samą myśl. W ogóle jestem głodna, jest 2:30, a my jedliśmy tylko śniadanie jakoś przed 9:00. Co prawda takie solidne śniadanie, ale no już jestem głodna. Dzisiaj też mam taki nawet pracujący dzień, bo nagrywam dla was vloga, nagrałam dla was pogadankę, więc mega się cieszę. Jakoś tak chyba wracam do życia YouTube'owego. Ewidentnie mi tego brakowało i daje mi to tyle fanu i szczęścia i dopiero jak wezmę za aparat i znowu zaczynam nagrywać, to sobie myślę, no nie, no po prostu uwielbiam to robić, kocham to robić, lubię was, lubię z wami pisać komentarze, wiadomości i w ogóle wszystko, co jest związane z nagrywaniem filmów na YouTubie, mega mnie cieszy, mega mnie kręci, więc no nie wiem, trzeba to po prostu jakoś ogarnąć z tym moim ostatnim lenistwem, brakiem jakiejkolwiek mocy, no ale póki co coś pysznego, coś słodkiego. Mężu mój drogi, co byś powiedział? Też cię dawno nie było, do vlogów dawno nie było, ciebie nie było. To mnie nie było. Ja się cieszę, że jedziemy na coś słodkiego i mam nadzieję, że mimo bez cukru to będzie słodkie jednak trochę. Nie, no właśnie podobno jest mega dobre, że w ogóle nie czuć, że to jest bez cukru, bez glutenu. Czasem nawet takie bezglutenowe ciasta lepiej smakują niż takie zwykłe, nie? No, nie wiem, bo się nie zastanawiam. Nie wiem, czy albo jest dobre, albo nie, prawda? Dokładnie. W tych kategoriach się to rozpatruje. No, ale obiad dzisiaj w domu, co? Już nigdzie nie będziemy podróżować, czy... w domu, no zobaczymy zresztą. Jeszcze głosować jedziemy. Tak, właśnie, jeszcze musimy dzisiaj spełnić nasz obywatelski... co się mówi? Obowiązek. Obowiązek, chciałam powiedzieć porządek. Porządek. Porządek też. Idziemy zagłosować. No i tak. No i zobaczymy. Może też na obiad gdzieś pojedziemy. W końcu dzisiaj jest niedziela, weekend. Wczoraj gotowałam obiad. To już wystarczy. W ogóle też odkryliśmy mega fajną knajpę w Zabrzu, która absolutnie nie wygląda. I bardzo długo zastanawialiśmy się, czy tam skorzystać z poleceń, czy nie, ale jakoś tak nie byliśmy przekonani. No i też ostatecznie kolega z pracy mi powiedział, no nie, że po prostu jedzenie jest obłędne. Jest to tajska knajpa. I odkąd poszliśmy tam pierwszy raz, to powiem wam, że nawet odpuściliśmy niejednokrotnie pizzę. To jest do nas niepodobne i jeździliśmy tam na jedzenie, ale jest dzisiaj niedziela i tam może być dzisiaj mnóstwo ludzi. No może więc taka zobaczymy. Albo na wynos najwyżej weźmiemy, tak, i w domu zjemy. Ale nie chcemy się dzisiaj gotować. No to zjemy tajskie. Chyba, że jeszcze w Katowicach coś znajdziemy dobrego. Chociaż kumpela z Katowic właśnie jeździ do nas do Zabrze, odkąd poleciła mi tą tajską knajpę i mówi, nie jadła lepszej zupki. Pfo, chyba tak to się nazywa i faktycznie... Pfo? Faktycznie jedzenie jest obłędne, a porcje, słuchajcie, jak pierwszy raz poszliśmy i zobaczyliśmy tą porcję, to we dwójkę nie byliśmy w stanie zjeść jednej porcji. To jest po prostu gigantyczna porcja za naprawdę uczciwe pieniądze. I za każdym razem w sumie jak chodziliśmy do tajskiej, to jeszcze mieliśmy obiad na drugi dzień. No, tak. To już w ogóle się mega opłacało. Dobra, ale póki co coś słodkiego, dobra kawa, bo dzisiaj bez kawy to już w ogóle jestem nieprzytomna. Trzeba ciśnienie podnieść. No, to ty mi lepiej ciśnienia już nie podnoś. Ja jestem do rany przyłóż. No, ja wiem. Jesteśmy w Kato. Udało nam się nawet zaparkować. I idziemy spacerkiem. Na szczęście nie pada właśnie, bo... No, zimno. Daleko mamy? Nie, tutaj w lewo i gdzieś tam to będzie. Teraz trzeba trzymać kciuki, że miejsce było. No. Nie? Chyba będzie. I co? Gdzie to jest? No właśnie, musimy znaleźć. Gdzieś tutaj. Winoteka. Parmezan, świeży makaron, o,
to też może być dobre. I tutaj jest taki makaron, wiesz, on jest tak moczony w tym serze. Ciekawie, ciekawie, bez cukru. Dobra, tutaj. Jeszcze byśmy przegapili. Tu ma dużo ludzi. Może coś się znajdzie wolno, co? Tam coś jest. Jasne, z przyjemnością. Dobra, stwierdziliśmy, że najpierw przejrzymy kartę, co jest ciekawego. Wina naturalne, ale nie, na wino jest trochę za wcześnie. Za zimno. Na pewno jakąś dobrą kawkę sobie zamówimy. Macie też jakieś kanapki. O, i właśnie są też chlebki bezglutenowe. Możecie sobie tutaj kupić no, chlebek albo jakieś bułeczki. Też właśnie koleżanka polecała, że bardzo dobre. Ale ciacha, Michał, chyba wiesz, i tak trzeba będzie kupić tam przy barze i wybrać sobie to, co jest w witrynce. Sprawdź w witrynie. Proszę? Sprawdź w witrynie cię. Tak, właśnie, więc zaraz sobie jednak musimy podejść z powrotem i obczaić. Ale co, kawkę też bierzesz? A co to jest ta drip na lodzie? Nie mam pojęcia, kawa, co to jest. Albo nitro coffee plus azot. No, coś ciekawego, chcesz to sobie zamów, coś innego. A tutaj to jest. Ja chyba tradycyjną kawę, ale nie widzę tej kawy z, no, z masłem orzechowym. Może ja coś po prostu źle zrozumiałam. No to zapytamy. Dobra, czekamy jeszcze na kawki, ale zobaczcie, co już mamy. Ja mam sernik, jak się nazywał? Szef tak chciał. To są jakieś takie dziwne nazwy tych wszystkich ciast. Z masłem orzechowym na spodzie brownie. No, jak wiecie, ja uwielbiam masło orzechowe. A Michał sobie wziął jakiś sernik Ferrero. Też wygląda zacnie. No i Michał wziął sobie jakąś dziwną kawkę. Z azotem. Z azotem. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, żeby nie wybuchło. No, także jeszcze kaweczka, więc się powstrzymujemy, ale chętnie to już bym skosztowała. Ale nie, no jeszcze do kawki poczekamy. A wygląda mega. Fajne miejsce, fajny klimat i mnóstwo ludzi, co? Tego się nie spodziewaliśmy w niedzielę, że będzie aż tyle ludzi. No, chyba nie, chociaż dawno w Katowicach nie byliśmy. Dobra, mamy kawki, no ja tradycyjnie latę. Jest i Michała kawa z nitro. Kosztuj. I co? Dobra czy nie? Dziwnie smakuje. Dziwnie? A taka kremowa jest faktycznie? Tak, weź kosztować. Kwaskowa? Tak. Bym to nazwał jakiś napój kawowy, nie kawa. Mi nie smakuje, smakuje jak z cytryną. No. Ale co, wasze zdrowie. Dobra, degustujemy. Pyszne. Orzeszek. To nie ma cukru, to ja tak mogę żyć. Mój lepszy. Ale słuchajcie, czyham. W ogóle nie czuć, że to są ciasta bez cukru. Nie wiem, czy było słychać, ale Michał mówił, że jak to jest słodycz bez cukru, to można żyć bez cukru. Czyham. Kochani, wróciliśmy do domu, jednak nie pojechaliśmy na obiad, olaliśmy to, bo jesteśmy tak najedzeni po tych ciastkach. Pyszne, mało słodkie, naprawdę cudowne. Jeżeli tak smakują słodycze bez cukru, to ja bym mogła takie słodycze jeść codziennie, ale to, że są bez cukru, nie oznacza, że są niskokaloryczne, bo naprawdę są tak syte, no, że tak jak mówię, obiad już totalnie olaliśmy. Michał pojechał na siłownię, ja już też przebrałam się w strój z Ocean i zaraz się kładę na matę, na spokojnie, dzisiaj takie bardziej rozciąganie, może włączę sobie właśnie tutaj skalpel. Odpaliłam, więc jakieś wybrane ćwiczenia ze skalpela sobie zrobię, tak żeby trochę jednak to ciacho spalić. Gorąco Wam polecam, bez cukru, tak nazywa się kawiarnia. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne miejsce, takie bardzo multi, kulti i czujecie się jakbyście były gdzieś za granicą. Strasznie głośno, tak wiecie, takie zamieszanie tam było, ale jakoś taki bardzo fajny vibe jest w tym miejscu. Kawka przepyszna i faktycznie coś źle zrozumiałam, kumpele, nie ma żadnej kawy z masłem orzechowym. Ten sernik, który jadłam właśnie był z masłem orzechowym i ten właśnie mi polecała, a ja jakoś po prostu w podekscytowaniu, że są słodycze bez cukru, usłyszałam, że jest kawa. Kawa z masłem orzechowym. Tutaj oczywiście moi stalkerzy.
W ogóle obcięłam ich ostatnio, więc mają nowe, wiosenne fryzurki. Zobaczcie w ogóle, jak figurkowi dupka zszarzała. Także zmienia kolor. Jest taka ombre. Nie, myszka? I trochę wam zimno jest. Pani obcięła, tu się pogoda skiepściła i jest niefajnie. No, więc ja tutaj mam już rozłożoną matę. W ogóle zapaliłam sobie świeczkę. Ta świeczka, słuchajcie, pachnie cudownie. Czujecie się, jakbyście były gdzieś w jakimś ekskluzywnym spa. Zapach nazywa się Eukaliptus Mint. I jak tylko mi się ta świeczka skończy wypalić, na pewno zamówię sobie ją ponownie, bo na zapach jest totalnym sztosem. Nawet Michał, który tak nie do końca lubi zapachowe świeczki, ale właśnie taki zapach spa bardzo mu odpowiada. Jest taki relaksujący, przyjemny, naprawdę fajny. Kupiłam też ostatnio takie kolorowe, przepiękne tulipany w Lidlu. Fajnie, bo był taki zestaw. Od razu takie kolory dobrane, więc trochę wiosny w tą niepogodę za oknem. Więc słuchajcie, taki plan, trochę relaksu, trochę rozruszania i spalenia kalorii, a potem położę się na tą moją matę. Bardzo lubię na niej leżeć, cały czas korzystam właściwie no, 2-3 razy w tygodniu plus weekendy, to takie minimum, bo mega mi to relaksuje i faktycznie powiem wam, że luźnia mięśnie, relaksuje, jesteście takie właśnie rozluźnione, dużo lepiej się zasypia, także polecam, ja mam to z For Physio, są różne kolory. I to jest ta wersja z pianką, bo jest też, słuchajcie, wersja z jakąś włókniną kokosową, czymś takim. Jest dużo droższa, praktycznie 2 razy droższa, natomiast konsultowałam ten zakup z moją fizjoterapeutką, która mi podsunęła właśnie taki tip, że te naturalne, takie różne wypełnienia, jakieś pianki kokosowe, czy tam właśnie te wiórka kokosowe, czy zwał, jak zwał, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, jeżeli przetrzymujecie to w mieszkaniu, w którym jest duża wilgoć, lubią się tam, słuchajcie, robić jakieś robaczki, więc nie chciałam ryzykować, wzięłam piankową. No i tak. Mata chodakowska i lecimy.